Ja sprawdzam codziennie, bo często chodzę na rower, więc wiatr dla mnie jest priorytetowy. Okay. Najlepiej, żeby w plecy wiało. Patrzymy, jaka temperatura. No i też, czy będzie padało, oczywiście. Codziennie patrzę na pogodę w sumie, tak teraz. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale jak mi zadałeś to pytanie, to codziennie. Raczej to najdłuższe to były Liga Pomorska w Gdańsku. To raczej najdłuższe były spotkania juniorskie za juniora. A ligowe to nie wiem. Ile potrafiło takie spotkanie trwać? No, z 3 godziny. Czasem było odwoływane, bo band już brakowało dmuchanych. Ale no, tak trwało gdzieś mniej więcej. Ostatni i tak dzisiaj powinno też to być. Zobaczymy po próbie, jak pojadą chłopaki. Miłej zabawy życzymy. Hej! No to nie, aż tak nie sprawdzam, ale z ciekawości, jak dam na przykład gdzieś do Anglii lecę, no to sprawdzam, żeby wiedzieć co i jak, czy padać będzie, czy nie. To najbardziej to mi chodziło, ale tak ogólnie nie sprawdzam. Ale w Toruniu nie mamy takie aż problemy, bo mamy dach i jest tym właśnie bardzo dobrze. Także ostatnio nawet popadało, to troszkę było trzeba przykryć i było okej. Okay. Dupa, zbiłem 4. Czerwony 37, niebieski 33, a przegrywał cały czas. Ja? 4 tak. Ci wbiłem na bank. Na pewno. No. Thank you.
lepiej startu mam dobrze, ale... Miałam okazję, żeby się położyć, bo nie miałam tego miejsca, bo tam w podzie, 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 w podzie